można w jakiejś mierze powiedzieć, że jeszcze go nie ma. Ale zrodzi się w ciągu najbliższych paru minut już na ekranie. Ten film, proszę Państwa, w 80% ma zrobiony obraz, w 30% ma zrobiony dźwięk. Nie ma żadnej literki. Jesteście Państwo w sytuacji, w której będzie można wpłynąć na film, który się niby obejrzało, ale który jeszcze będzie dopiero potem oglądany przez innych. Każde zdanie, które Państwo tutaj powiecie, będzie zdaniem ważnym dla twórców, bo nad tym filmem dalej pracują. Historia tego filmu jest bardzo prosta. Kiedyś dawno temu w gazecie Witek Bereś przeczytał taką króciutką notatkę, że żołnierz Wojska Polskiego zamknął się ze swoją rodziną w domu, w swoim mieszkaniu. Akurat nie na ostatnim piętrze, ale więził ich tam przez 2 miesiące, nie wypuszczając ich. I to był jego jakby taki protest przeciwko temu, co się wydarza na świecie, na zewnątrz i tak dalej. Wszystko mu się gdzieś tam to pomyliło, pomieszało. Oczywiście ta historia nie jest jeden do jednego przełożona. Ona się skończyła rzeczywiście samobójstwem głównego bohatera. Mnie tak naprawdę chyba tylko interesowało, czy on zabije tą żonę, czy zabije, nie wiem, kolegę z wojska. I co mnie jako widza miał zająć i przyciągnąć do ekranu? Dziękuję. Kino samo w sobie jest pewną sztuką opowiadania pewnych historii. Tak? Jeżeli możemy nazwać tę historię historią szaleństwa, to tak, to chcieliśmy panu opowiedzieć historię pewnego szaleństwa. To, że to szaleństwo ma inne fundamenty niż, nie wiem, daleko nie szukając, zalśnienie Kabryka, powiedzmy, no to jest jakby już pewien wybór, tak? No, nasz bohater składa sobie ten świat ze swoich prawd. Zastanawiam się, czy film nie będzie interpretowany politycznie, bo oczywiście bardzo łatwo przypisać tutaj jego poglądom prawicowość i powiedzieć, że to jest próba na uśmieszenie takiej postaci, która faktycznie jest gdzieś tam na krawędzi ciągle, w związku z tym łatwo ten krok za daleko zrobić. My wszyscy przecież często siadamy na tak zwanych urodzinach wujków i o cioci. I przepraszam, ja naprawdę często słyszę takie rozmowy. Tak? Daleko nie szukając, ja nie wiem, czy jest to film politycznie zaangażowany, czy on nie jest, mam to w dupie, przepraszam. Znaczy, w ogóle mnie to nie interesuje. Wszyscy gdzieś jesteśmy na takim pewnym skraju tego, co jest ważne, co jest nieważne, tak? Bo jak zrobimy zaraz test i zapytamy się, czy ojczyzna i patriotyzm jest ważna, to wszyscy odpowiemy, że tak. Ale do którego miejsca? Czy rodzina, żona, dzieci są ważne? Tak, ale do którego miejsca? Gdzie się zatrzymujemy, a gdzie się zatrzymać nie potrafimy? Pytanie, czy my rozmawiamy o fanatyzmie? Tak. Rozmawiamy o fanatyzmie, rozmawiamy dokładnie o tym, co wydarzyło się 11 września, bo to także jest o tym, bo to jest za daleko po prostu. Może ten film się byłoby tak fajnie nazywać. Ja zrobiłem sobie takie jednak było bardzo ważne założenie dla swojego bohatera, że on wierzy w to, co robi i jest człowiekiem uczciwym. Pomijając jego osadzenie w tej rzeczywistości, pomijając jego poglądy, pomijając sprawy związane z jego wychowaniem, powiedzmy, w małym miasteczku, powiedzmy, w katolickiej rodzinie. Potem jego ukształtowanie poprzez armię. Uważam, że ten film bardzo dużo odkrywa z takiego tragizmu, który jest w wielu polskich domach i o którym się generalnie nie mówi, albo są to sytuacje, które znalazły się gdzieś tam głęboko w rodzinie i które czasami właśnie, tak jak pan reżyser wspomniał, przy kieliszku wychodzą albo zostają pozamiatane pod dywan. Co do żony, to moje odczucie jest takie, że jest to bardzo dobra rola tej aktorki ze względu na to, że tam jest wielu niedomówionych sytuacji i pozwalają one odbiorcy, czyli nam, widzowi, wyobrazić sobie tragizm tej kobiety. Ona się buntuje w momentach krytycznych, bo tak, jest cały czas bierna. I te momenty krytyczne są takie, kiedy mąż stawia jej jeszcze wyższe cele, czyli każe jej znieść jeszcze więcej, niż do tej pory znosiła. I moment krytyczny jest taki, kiedy tajemnicę, którą chowała przed córką, przez całe córki życie, zostaje wyjawiona w sposób po prostu okrutny i bezczelny.
Chciałam serdecznie podziękować za ten obraz. Uważam, że to jest najlepszy film, który do tej pory widziałam na festiwalu.